Czwartą twarzą Adwentu jest Maryja. Była bardzo młoda, miała może 14 lat. Wychowano ją w pobożności i prostocie. Z pewnością marzyła o tym, o czym marzyły jej rówieśnice. O dobrym zamążpójściu, o rodzinie, o dzieciach. Chciała służyć Panu Bogu. To było dla niej oczywiste. Jak to życie dla Boga miało wyglądać w praktyce, tego nie była w stanie przewidzieć. Była jednak gotowa. Maryja nie była przygotowana na słowa, które usłyszała od anioła Gabriela. Nie spodziewała się takiego spotkania i takiej nowiny. Była już poślubiona Józefowi. Miała inne wyobrażenia swojej przyszłości. Słowa anioła zmieszały ją, zaniepokoiły do tego stopnia, że Gabriel ją uspokajał. Nie bój się. Doświadczenie spotkania z Bogiem nie zawsze przynosi pokój. Zwłaszcza jeśli uderza w istotę naszych planów na przyszłość. To, co wydaje się nam podstawowe w naszym życiu. Kluczowe jest jednak rozważanie, co miałoby to znaczyć. Uważność, rozeznawanie. Słowa anioła zapowiadające Maryi, że została wybrana na Matkę Boga, nie były jednak wystarczającym wytłumaczeniem. Maryja zaczęła więc pytać o to, jak się ma ta przepowiednia spełnić, jak to się ma dokonać. To jest kolejny krok w przyjęciu Bożego wezwania. Najpierw rozważać, co ma to znaczyć, potem dopytywać, kiedy jest wątpliwość. To nie jest targowanie się z Bogiem. To nie jest szukanie wymówek. Maryja jest uczciwa wewnętrznie, przejrzysta wobec Boga i Jego wezwania. Jeśli Bóg woła człowieka, powołuje go do jakiejś misji, to i daje potwierdzenie. Dodaje pewności w chwili zwątpienia. Nie trzeba się bać stawiać pytań. Maryja, czwarta twarz Adwentu, mówi dzisiaj do Ciebie, nie bój się stawiać pytań. Nie chciej żyć według utartych schematów. Bądź otwarty na to, co nowe i nieznane. Na to, do czego zaprasza Cię Bóg. Maryjo, przewodniczko po drogach Adwentu, naucz mnie rozważać znaczenia Bożego wołania. Pomóż mi pokonać lęk przed stawianiem pytań i wspieraj mnie w odważnym mówieniu Bogu tak.